450 zł za ochronę mieszkania to jednak lekka przesada. I nie zwariowałem. Naprawdę tyle to kosztuje. Posłuchajcie o tym, jak to odkryłem, a na zakończenie materiału podpowiem, co można spróbować zrobić, aby próbować obniżać te koszty. Od wspólnoty mieszkaniowej otrzymałem ostatnio plan gospodarczy na rok 2022. Widnieje tam szereg pozycji, na przykład utrzymanie porządku czystości zieleni 12 468 zł miesięcznie. Konserwację budynku ogółem, wind, instalacje i tak dalej 13 653 zł miesięcznie. Ochrona, uwaga, 17 342 zł miesięcznie. 17 tysięcy miesięcznie za jednego pracownika ochrony to około 23 zł za godzinę. To chyba całkiem normalnie jak na dzisiejsze czasy. Można by powiedzieć, że nawet uczciwie. Ale spójrzmy na to z drugiej strony. Cała nieruchomość to około 6 tysięcy metrów kwadratowych, na których jest wyodrębnione 75 mieszkań. Po prostych obliczeniach wychodzi cena 3 zł za ochronę 1 metra kwadratowego mieszkania. Tak więc koszt ochrony 40-metrowej kawalerki to 120 zł, natomiast koszt ochrony apartamentu 150 metrów to już 450 zł. Uważam, że to dużo. Z punktu widzenia lokatora to nawet bardzo dużo, o ile by sobie sam to wyliczył. Co ciekawe, dla agencji ochrony na takim kontrakcie to też nie są jakieś wielkie przecież kokosy. Można by więc zadać proste pytanie. Czy to ma w ogóle sens z biznesowego punktu widzenia? Klient płaci krocie, firma zarabia minimalnie, usługa powiedzmy przeciętna. Za chwilę mieszkańcy, jak odkryją, ile to kosztuje, będą narzekać, że to bardzo drogo i niewiele z tego jest dobrego. Jak więc możemy wyjść naprzeciw tej sytuacji? Co możemy zaproponować administratorowi takiego osiedla czy bloku? I w końcu, jak na tym zarobić więcej, powiedzmy 30%? Bo przecież o to chodzi. Jeżeli ktoś spodziewa się prostej recepty na to, to raczej może być trudno, ale spróbujmy coś wymyśleć. Ochrona wspólnot mieszkaniowych wydaje mi się, że to znacznie bardziej zawiła sprawa niż postawienie wieży wideo na budowie w zamian za ochroniarza w przyczepie niewiadów. Problemem są mieszkańcy, a właściwie ich odczucia, oczekiwania i wyobrażenia co do działań tej ochrony. Mieszkańcy często wyobrażają sobie Rambo pomieszanym z MacGyverem. Taka prawda. Tymczasem to jest po prostu zwykły pracownik ochrony. Może najlepszy z możliwych, ale to jednak nie jest uzbrojony komandos złota rączka. Dlatego na osiedlu będzie bardzo trudno zastąpić ochroniarza techniką, nawet tą najbardziej nowoczesną. Z prostego powodu. Jak mieszkańcy widzą ochroniarza, to po prostu czują się lepiej, bezpieczniej, bez względu na to, ile ten ochroniarz faktycznie chroni. A do tego jeszcze kurier ma u kogo zostawić paczkę, co też nie jest wcale bez znaczenia. Co więc można zrobić? Można próbować częściowo zredukować godziny pracy, co z punktu widzenia stosunku kosztów do poziomu bezpieczeństwa może być nawet dobrym wariantem. Ale czy mieszkańcy na to pójdą? Różnie to może być. Poza tym możemy mieć problem ze znalezieniem pracownika ochrony, który przychodziłby tylko na 12 godzin. Szach, mat. Sytuacja bez wyjścia, można by było powiedzieć. Jednak mimo wszystko nie powinniśmy czekać, aż mieszkańcy zrezygnują z ochrony, bo będzie za droga. Źle by się stało zarówno dla agencji ochrony, jak i dla mieszkańców. Co możemy więc zrobić, żeby ratować tego typu tematy? Po pierwsze, trzeba analizować realne potrzeby i zagrożenia. Trzeba rozmawiać z mieszkańcami i administracją.
oraz proponować dopasowane i przemyślane rozwiązania. W ten sposób będzie można przygotować mieszkańców do zmiany, która nieuchronnie nadchodzi. Co można proponować? To oczywiście zależy od analizy zagrożeń i danej sytuacji, danej architektury. Zwykle w ochronie wspólnot mieszkaniowych można zaproponować ograniczenie godzin pracy ochroniarza w godzinach nocnych. W połączeniu z zastosowaniem rozwiązań technicznych ma to sens, może to mieć sens. Jakie to są rozwiązania? No, przede wszystkim wideoobchody, zdalna recepcja i głośniki. Do tego oczywiście bardzo dobrze wyposażony i szybki patrol interwencyjny. Co to są wideoobchody? Ja nie chcę tutaj specjalnie Wam opowiadać. Można znaleźć to w innych materiałach. Jeśli chodzi o wirtualną czy zdalną recepcję, no to jest po prostu obsługa domofonu, głównego domofonu na osiedle czy do bloku z pozycji centrum monitorowania. Tu technologia internetowa też przychodzi nam z pomocą. Tak samo głośniki. Głośniki rozmieszczone na terenie chronionego osiedla no dają możliwość bardzo szybkiej interakcji z jakimś przestępcą czy jakąś osobą, która się po prostu niewłaściwie zachowuje. Można ją poinformować o tym, że jest obserwowana, że już jedzie interwencja i żeby sobie po prostu dała spokój z robieniem tych złych rzeczy. O ochronie wspólnot mieszkaniowych możesz przeczytać na naszym blogu, na stronie safestar.pl/blog. Dzisiaj naprawdę niewiele potrzeba, aby w Agencji Ochrony uruchomić nowoczesne usługi monitoringu czy zdalnej ochrony, które możemy zaproponować wspólnocie mieszkaniowej. Dobrym rozwiązaniem jest oczywiście nasz system SafeStar, ale pewnie można to rozwiązać również na inne sposoby. Czy to zadziała? No, powiem tak, będzie musiało. I trzeba się na to po prostu przygotować. To znaczy nasze firmy i naszych klientów trzeba na to przygotować. Ponieważ za chwilę koszty ochrony dla lokatorów mieszkań chronionych osiedli będą po prostu nie do zaakceptowania. Z pewnością agencje ochrony, które zaczną wcześniej o tym myśleć i się przygotowywać, będą wygrywać takie tematy. Czego Wam serdecznie i z całego serca życzę. Tymczasem kończę już ten materiał. Do zobaczenia. Cześć.